Nagrywamy już? Nagrywajmy. I co? Cześć, z tej strony QK. I co dalej? A to jest Chibi Hero Zelda. Mogę tamto obrócić. Kurde, mogłaś, no. Siema pozytywni! Ja jestem Q, a to jest Chibi. Znacie nas, a jak nie znacie, to już nas poznaliście. I bawimy się dzisiaj w unboxing tego oto telewizora nowego. Philips 754 jakiś series, OLED. Podobno OLEDy są zajebiste, ale podobno się wypalają, więc jak za dwa dni się wypali, to szkoda. Ale tak, na wstępie taki disclaimer, że się nie znam kompletnie na telewizorach, więc to jest tylko takie, bo na życzenie widzów wspierających głównie właśnie, żeby pokazać ten telewizorek, bo na niego uzbieraliśmy wspólnie właśnie, wspólnymi siłami, za co oczywiście bardzo dziękujemy. Tak. Ale następnym razem nie kupujcie takiego giganta. Tak, Chibi jest przerażona takim wielkim gigantem dla słodszy ser. No i co? Otwieramy, tak? I tu jest instrukcja! Jak to otwierać? Nie wiem, czy będziecie widzieć. Ale to wygląda mniej więcej tak, że trzeba to trzymać w odpowiedni sposób, bo jak nie, to wbijesz tam palce i masz po telewizorze. Znaczy, to też ma swój urok. Masz taką fajną pajęczynkę, ale na razie nie będziemy tego robić, bo chciałem sobie tak przejrzyście zobaczyć, co tam się dzieje na ekranie. No i co? I oni tutaj mówią najpierw, żeby dać sobie coś, żeby to sobie położyć na jakiś stół i na stole przykryć, znaczy stół przykryć czymś takim fajnym, miękkim, ale my będziemy po prostu to kłaść na łóżko. Łóżko jest jeszcze bardziej miękkie chyba niż stół, tak mi się wydaje. Poza tym nie mamy takiego dużego stołu. Też. Więc nie mamy takie duże jak ten telewizor. Więc spróbujemy to jakoś ogarnąć, tak? Tu są jakieś, co tu jest? Tu mamy pudełeczko, a w pudełeczku jakaś gruba instrukcja. O, nawet baterie od razu dali do. O Boże, to po co ja kupowałam? Bo ja kupiłam z konkurencji. Oni nie chcą, żebyśmy korzystali z konkurencji. A mam pilot do sterowania QKM. I tu mogę powiedzieć... Aleksa, siema. Siema, Aleksia Nightray. Będziemy mieć w domu sztuczną inteligencję, która się nazywa... Halo, Aleksia, poproszę o majonez. Prosimy spaghetti majonara. Weźcie. On ma... Tu on ma tutaj jakiś... Rokuten TV, to brzmi jakaś chyba technika z Naruto. Rokuten! Dobra, co mamy jeszcze? Kabel? No to kabel to wiadomo, taki UK. A tu są, o, tu jest... To są stojaczki. Te stojaczki, jak ja na nie patrzę, to wydają mi się bardzo kurwa niestabilne, więc tak dziwnie, ale okej. Okay. Skoro takie zrobili, to chyba nie dla jaj, że to ma upadać zaraz, tylko... Tu mamy styropian. Ojej! Styropian, hurra! To jest główna atrakcja właśnie. Fuj. To wow, to jest w takim kartonie śmiesznym. Dasz radę to w ogóle wyjąć? Czy nie? Zobaczymy. Ale to wiesz jak? Nie. To musisz od boku wziąć. Co podnosimy to? Uwaga. Radzisz sobie? Nie. To jest tam karton, bo nie ma co jeść ze sobą. Tak? Ogarniasz? No. Yes. Ta-da! Tam jakaś karteczka jest, sięgnij po twojej stronie. A ja sobie pomyśl, James, jakie kluska, jakie będą mieć fajny tutaj domek. No, apartamentowe co? Dobra, już przesunąłem. Thank you for forecasting up Philips Television Please refer to Hebelow information. Morris powiedział, że ten, że jak włączę, to się zesram. Więc mamy pampersy założone, a nie, że mamy takie dupki grube. To jeszcze raz tą... Nie wiem, czy się za mną. Czemu jest taki płaski, ej? No bo... To tak ma być? Ja nie wiem, to wygląda, jakby kurwa zwykła deska była. To już ten karton jest grubszy niż ten telewizor.
sypak. O Boże, jakie to jest dziwne. Jaki ten telewizor jest? Nie wygląda jak telewizor. What the fuck? Dobra, pozytywni, zamontowaliśmy sobie takie stojaczki. No sami zobaczcie, te stojaczki kurwa wyglądają tak, jakby ci miały wyjebać telewizor, jak w nocy śpisz. Na bank tak będzie. Także pozdrawiam, fajnie, że chociaż udało nam się to wyjąć bez zjebania. To jest głośnik? Czy to są te lampki? Nie wiem, co to jest. Nie no, lampki mają tutaj, są po bokach, widzisz? Te wszystkie lampki. Na górze i na bokach. Na dole chyba nie ma. Nie wiem, nie znam się na tym. I mamy tutaj takie bajery fajne, tutaj zobaczcie sobie. Wow, dziurki. Mamy network. Można wsadzać. Digital audio. Nie widzisz, jak ja wsadzam. Jakieś bajery. Nożyczki. Mamy HDMI 1 i HDMI 2. Tutaj mamy USB, HDMI 3, HDMI 4. Będę mógł podłączyć aż 4 konsole do tego. Wow. No i taki jest telewizor. Nie wiem. Nie, bardziej my ten. Będziemy go montować tam. Zastanawiam się. Na ten telewizor. Dobra. Trzeba wziąć telewizor, wywalić stąd z pizdu. Będę sam? Jak go nosiłem, jak byłem kiedyś narąbany po schodach, także. Easy. Pozytywnie popilnujcie, to jest. On stoi tuż pod wami, także nie kopcie tam nigdzie. W ogóle mi się ten telewizor nie podoba. Czemu? Bo jest taki płaski. Coś taki cieniutki. A jaki chciałeś, z dupą z tyłu? Nie, ale chciałam taki, wiesz, który by wyglądał, że nie pęknie ci, jak tylko na niego spojrzysz za mocno. On wygląda tak delikatnie. Wiem właśnie, to mnie też przeraża, że to jest takie kurwa. Jak ja widziałem te zdjęcia, jak oni tam nosili na rysunkach i im pękało w rękach, to kurwa... Ja pierdolę, przecież tutaj spojrzysz naprawdę na to krzywo. Ja się tego boję, nie chcę go tu, oddajmy go. Także no, i taki mamy telewizor, spójrzcie sobie, tak to wygląda. I tu macie jeszcze takie pseudo porównanie zmontowane z jednego kadru, jak to wygląda. I widzę, że bateria mi tutaj klęka strasznie, więc... nie wiem, będziemy odpalać na nim zaraz jakieś The Last of Us 2 w 4K, więc zobaczymy. To będzie pierwsze 4K w naszym domu tutaj. W sumie to ja bym mógł wejść w kadr, żeby do was mówić też. No i tak to będzie wyglądać, także... Mam nadzieję, że taki unboxing z dupy wam się podobał w miarę, albo że chcieliście dostać tutaj, znaczy chcieliście dostać, że dostaliście to, co chcieliście mniej więcej. Jeśli jesteście ciekawi moich większych wrażeń i tak dalej, to pytajcie mnie na streamach. To ja wam wtedy opowiem, bo na razie nie mam pojęcia. Na razie jestem w szoku, że to jest takie cienkie i wygląda strasznie tak, wiecie, że się może w każdej chwili rozwalić. To więc, na pewno się zaraz rozwali. Więc ja najpierw tutaj rozłożę wszędzie, gdzie się tylko da jakieś poduszki, jakby on upadał i dopiero wtedy go włączę. No. Trochę bym pogadał chwilę dłużej, ale jesteśmy strasznie zmęczeni po pracy, jest bardzo późno i zanim ja załaduję tą baterię, to ja pierdzielę, więc... no, to chyba tyle. Coś jeszcze chcesz powiedzieć na temat telewizora? Zabiję was za niego. Ale on jest dupny, ej, o Jezu. Jeszcze trzeba będzie go tak wykadrować fajnie, żeby wiesz, tak... Będzie zajebiście. Tak mi się wydaje. Boże, naprawdę jest kurwa... Nie wiem. Co? Wygląda jak kartka papieru. Jest tylko strasznie. Strasznie. Dobra, to chyba tyle. Tak? Tyle. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, którzy tutaj wspierali i się dołożyli do tego i pomogli. Jeszcze Avermedia będzie też za jakiś czas. Będziecie mieć materiały. Nie mówię, że streamy, ale materiały będą w 4K dojebane w kosmos. Jest 4K! Jaki content! Woo! Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Bye, bye. Bye.